30 parę lat tutaj nie byłem. 40 już parę lat, bo ja mówię o strajkach. Dla mnie to inne miejsce, inaczej ono wyglądało. Tu wszędzie stały rzędy stołów, krzeseł, pełno ludzi, dym z papierosów, bo wtedy prawie każdy palił. Dzisiaj to ruina. Ruina, mam nadzieję, że nie idei do końca. Jednak to był kawał historii. Myśmy tutaj zmieniali naprawdę, może nieudolnie, ale zmienialiśmy historię Polski. Parę lat po tym wybuchu tych strajków udało się nareszcie wyjść z tego systemu. Stocznia to pierwsze moje miejsce pracy po studiach. Trafiłem do fajnego zespołu, to była grupa inżynierów, która uruchamiała aparaturę radiowo-nawigacyjną na nowo budowanych statkach. Byliśmy dumni z tego, co tutaj się robi. Jakieś chemikaliowce, pamiętam, które uważano za 7. cud świata, tak? Natomiast to był socjalistyczny zakład, proszę pamiętać. Wtedy myśmy właściwie nic nie mieli, to wszystko było majątkiem państwa i byliśmy tylko tymi wyrobnikami, którzy pracowali na to, żeby jakaś niewielka grupka z tych nazywających siebie towarzyszami mogła lepiej żyć. Mam paskudny charakter, byłem zawsze pyskaty, kłóciłem się tutaj ciągle z tymi ludźmi partii. Nie bałem się i ludzie to widzieli i dlatego zostałem wybrany. Potem się znalazłem w tym gronie tych, którzy mieli wpływ na kształt tego porozumienia. No, zdjęcia stare. No tak, taka sama jakość tych zdjęć trochę jak tej sali. Nawet tutaj na jednym siebie znajduję nie do poznania wtedy o mnóstwo kilogramów mniej po prostu, ale to był ten radosny moment, kiedy wychodziliśmy po zakończeniu strajku, dumni, że nam się udało podpisać tak dużo naiwnych postulatów z rozwiązaniami, w którymi no, dzisiaj wiemy, że były jednym wielkim oszustwem, tak? Ale zrobiliśmy krok do przodu ku temu, by ta Polska tak wyglądała, jak wygląda dzisiaj, choć jeszcze wiele jej brakuje. Wyszliśmy z tej stoczni, powołaliśmy z kolegami spółkę i nagle myśmy odkryli inny świat. Zobaczyliśmy, że no, na pochybel temu socjalizmowi, niech on się szybciej skończy. Taki wielki sukces odnieśliśmy w sektorze energetyki odnawialnej. Właściwie z mojej inicjatywy zbudowaliśmy pierwszą profesjonalną farmę tutaj wiatrową w Polsce. Zresztą bardzo byliśmy dużą firmą i znaczącą na tym rynku. Jesteśmy obok takiej pochylni, na której w czasie tej mojej 10-letniej kariery w stoczni miałem wypadek właśnie związany z kaskiem, z bezpieczeństwem, bo przyjechałem kiedyś sprawdzać tuż przed ładowaniem czujnik logu, który jest pod kadłubem zamocowany i wyszedłem spod kadłuba, szedłem do swojego Meleksa, a tam rozbierano rusztowania i robotnicy, którzy to robili, zamiast podawać te rury jedna po drugiej, rzucali po prostu. Jedna z nich się odbiła mocno od gruntu i przeleciała przez ogrodzenie i uderzyła prosto w kask. Przebiła go, rozbiła mi głowę, ale gdybym nie miał kasku wtedy, to tutaj dzisiaj bym nie stał. Także... Szczecin powinien być wdzięczny producentom kasku. Szczecin może nie, ale ja na pewno. Pogoń się reaktywowała po takim koszmarnym spadku, upadku, właściwie zniknięciu z mapy polskiej. Trafili do nas tamci akcjonariusze, którzy już nie mieli środków, żeby dać szansę w ogóle awansu do Ekstraklasy. Ja byłem po prostu kibicem, a kiedyś chłopakiem, który w tej Pogoni jako trampkarz występował, potem troszeczkę jako junior. Miałem to szczęście być trenowany przez jeszcze pana Krygiera, także to już naprawdę historia. No nie będę ukrywał, że to głównie ja namawiałem swoich wspólników, którzy wcale nie byli z tego powodu tak bardzo szczęśliwi, bo mogli te pieniądze w postaci dywidendy odebrać, ale no jakoś się udało ich przekonać. Klub piłkarski to jest zupełnie coś innego. Ludzie mówią, że to też jest biznes, ale jest to bardzo specyficzny biznes, tak? My mamy dwie akademie, 1500 dzieci. Formalnie nie musielibyśmy mieć, gdybym był takim biznesmenem, który patrzy tylko o tutaj tyle koszty, tyle przychody, tu jest zysk, te dywidendy, tak? Natomiast dla nas piłka nożna, dla tych, którzy pracują w Pogoni, jest pewnego rodzaju pasją i ta pasja każe nam realizować też takie cele. Ja mam taki charakter, że po pierwsze jestem optymistą, po drugie ja nie lubię stabilizacji, tak? Nie lubię, jak jest wszystko ok, no to mam po to różnych ludzi i mówię, słuchajcie, no to wy teraz róbcie, ja się zastanowię, co jeszcze w życiu można zrobić, tak? Pierwszą z nich był stadion, a mamy jeszcze Puchar Polski do zdobycia, Mistrzostwo Polski do zdobycia, dlatego tu ciągle jestem, bo tu jeszcze jest wiele rzeczy do zrobienia, no. Ja uważam, że jakby napędem do życia, do rozwoju jest wiara w to, że może być tylko lepiej. Jak się człowiek zacznie narzekać, to już właściwie po co żyć, tak?